Halo? Halo? Halo, zaskoczyło. Mamy tam kontakt, Ignacy. Mamy baza, ziemia, żyje, wszystko. Okej, halo, odbiór, baza, odbiór, Odbiór, gość odbiór. się. Dobrze, Baza w widzę, że na Apple porządku? wybucha w ogóle. No troszeczkę mu się tak chyba zdarzyło. Przykra sprawa, co? Tak się jak witam was w kolejnym odcinku Pawła i Gawła. Czyli tego Halo? lepszego i tego gorszego. Kto jest lepszym, a kto jest gorszym? Domyśl się. No. Mój przyjaciel. Tak, przyjaciel. Przed chwilą rozmawialiśmy z Ignacym o tym, że o dziwo jak na razie współpracujemy, co I to tak jest... kurwa całkiem sprawnie to wychodzi, nie? No. Tak. Nie, nie, bo jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nie, nie chwal dnia, bo... Czyli przysłowie mówi, jest przysłowie, nie chwal dnia, bo kucharek 6. Właśnie, chciałem dobrą wariację znaleźć, bo pomyliłem się z tym zachodem bo słońca. Kucharek, zawsze dodawaj, bo kucharek 6, to jest najwspanialsze połączenie. Albo okay. gdzie węgiel hop, kopią tam chuj ci w dupę, o, na przykład. Albo to nawet Salomon nie naleje. No, ej, wybuchły ci bunty i umierasz, umierasz, Ignacy, umierasz. Nie zdążył. Zdążę. Zdążył. Jestem. Dobra, wygrałem. Ale zdążył, ale zdążył. Zdążył. Pytanie tylko, czy ja i mój gałgan etniczny da radę sobie z gangiem Albanii, który chce mi tutaj eksplodować w moim kraju wspaniałym miłości, radości, szczęścia i dostatku. Teraz Adana. Okej. Okay. Wiesz co, jest w sumie dobrym patentem, że jeżeli masz za duży problem z buntownikami, daj prowincję, zamiast żeby nie zwiększyć autonomii, daj prowincję temu. Daj prowincję któremuś z estate'ów. One dają ci minus 2 do local unrest, nie? Niezłe. Polecam, polecam. Bo jakie tutaj mam interakcje z tymi nobility? Sprawdźmy. Mogę zyskać od nich... Mamy chyba tych standardowych nobility, wiesz? W sensie my nie mamy żadnych wyjątkowych, jeżeli się nie mylę. Czyli mogę od nich manpower zabrać, tak? Mogę. Możesz, ale możesz. Potrzebuję czego? Aha, influence is greater than... O, już ja wam influence zwiększę, tak? Już ja się na krymie nauczyłem, już ja się nauczyłem. A tutaj co mamy? Jak w ogóle ci estate'y się trzymają na poziomie influence? Bo ja mam 41, 20, 44. 37, 10, 32. O dziwo. Make generous donation. Mogę im zwiększyć lojalność, ale co mi to da? Będę mógł sobie zatrudnić jakiegoś tańszego teologa. Ej, w sumie to nawet nie byłoby głupio, jakbym miał... Zgoła lojalność, nie? Znaczy... Poza tym pamiętaj, ile masz procent, ale ja na przykład w sumie to zaraz zrobię, bo mam 54 lojalności ich i zaskoczę na 60, to wtedy masz dużo większy tax modifier i coś tam jeszcze. To wiem, ale jest jeszcze jedna sprawa, bo jakbym mógł zatrudnić tego inkwizytora od tego merchant guildów, czy nie, to jest od kleru, tak? Od kleru. No. To on jest o 50% tańszy, on jest na poziomie drugim, czyli on by kosztował praktycznie nieco więcej niż ten na poziomie pierwszym i miałbym o jeden punkt administracyjny więcej co miesiąc. I to nie jest głupie, bo to byłbym naprawdę do przodu. Jak uważasz? A co mogą mi dać merchanci w sumie? Mogę dać im dukaty, wtedy zwiększę im lojalność o 5. W ogóle, jacy Żydzi! Jezus, 30 dukatów im daję, tylko 5 lojalności zyskuję. A jak tym, jak klerowi daję hajs, to od razu o 15. No kler lepiej, kler lepiej przyjmuje hajs, to na pewno. No to jest bez sensu, nie rozumiem takich rzeczy. Georgia on my mind. No dobra, no to niech będzie, ja im to płacę, zapłacę jednym, zapłacę drugim, bo to w sumie... Zapłaciłem im? O kurwa, ty stary, cała Gruzja jest wasalem Karakojun. A nie, ja zyskałem, spoko, Jezu, ja się przeczytałem. Ja zyskałem 35 dukatów, bo im zabrałem pieniądze i no, stać co może zabierać? Ej, to super, to fajnie. Co można zabierać? Wow, mogę zyskać 2 merkantylizmu. No, to nie jest nawet wybór, 60 diplomatic power albo 2 merkantylizmu. Co wybrać? I gracy się uśmiech. Genua dostaje wiep. Może to jest dobry moment, żeby im wypowiedzieć wojnę. Ej, mogę... Luka i Florencja, ty, co ty na to, żeby wypowiedzieć wojnę Genui? Nie, nie, nie teraz. Oni są w cesarstwie. Austria przyjdzie. Ja wiem. Austria przyjdzie. Ona musi. Ona nie ma, opcji, nie ma możliwości, żeby nie Ale przyszła. Ale bym ja im sam wypowiedział wojnę bez ciebie? Co to jak Austria mi przyjdzie? A czym mi przyjdzie Austria? Przeze mnie, bo masz przeze mnie przemysł. To cofnę. No to i tak... No i co wówczas? Ja bym im dał. Nie, no a co wówczas, jak nie będą mieli przemarszu? Tak szczerze. No w sumie... Ale, a co z statkami może się zdesantują? A może przejdą naokoło przez... Jakie Austria statkami? A może przez Polskę, Litwę i Krym przejdą? I Kirkazję, Gruzję? Bo tak potrafi, bo jak musi, to potrafi. Srali muchy, czekaj, spojrzę na ledger. Mówimy o Genui, tak? No dobra, faktycznie, Genua ma 21 statków, jeszcze są groźni. No Genua, nie, to nie jest wróg na teraz, chociaż Genua teraz upada niby, tak? No właśnie o tym mówię, że to jest, kurwa, wy się wydaje, że właśnie jest wrogiem na teraz. Mają tutaj 15 statków niby blisko, ale ja w tym momencie mam 20 operacyjnych statków już.
problem jest tylko z tobą faktycznie, bo ty byś się faktycznie od tej Austrii po ryju dostał. No właśnie, więc mnie byś nie mógł zawołać w ogóle. No właśnie. Ja bym cię nie mógł wesprzeć, no bo ja na pewno nie mam... Nie, bo byś dostał za bardzo po ryju, to jest oczywiste, że ty byś nie mógł wejść. Ale ja bym mógł Genuę stąd przepędzić, tak szczerze mówiąc. Wczoraj w ogóle jedna osoba też mi mówiła, że nie mogę wejść, a i tak wszedłem. Wiesz, kto to był? Twoja mama? Nie, twoja dziewczyna. Nie mam dziewczyny. Masz. A dobrze, narzeczona. Nie udało się, frajerze. Chciałeś być kurwą, nie jesteś. Dokładnie. Ach. Mam cię. Czekam na dzień, kiedy będę mówił twoja żona. To będzie w ogóle najlepsze punchy wtedy będą. Najlepsze. Tak? Tak. Okej. Okay. Wiesz, kto ostatni... Masz jakieś zdjęcia swojej nagiej żony? Nie. A chcesz? Ależ to żarciki. Takie na poziomie. No. Myślę, czy kurwa jednak się w nich nie wjebać tak na prędkości teraz. Ile macie już żołnierzy? Genuo. Nawet nie wasz się nie wywołał tej wojny. Nie, to jest w ogóle bez sensu, że mnie cię zawołał, to jest akurat oczywiste. Zniszczył ich masakrowo. Stary, oni mają 5 tysięcy w ogóle wojska, tak? Za sojuszników mają... No dobra, to może być groźniejsze. Mają Lukę i Florencję, które faktycznie jakieś statki mieć mogą. W ogóle śmieszna sprawa, bo Polska ma do mnie attitude friendly, nie? No. Czy to ja mam do nich friendly? No nieważne, tak czy siak mógłbym z nimi wziąć sojusz, tylko że oni mają jeden do mnie zarzut. Wiesz jaki? Mhm. Jestem Żydem. Serio? Jesteś kurwa Żydem i... Pierdoloni dyskryminująco. No dokładnie, to jest takie... A jedziemy w Wenecję jeszcze raz? Wenecję? Znaczy ja tak szybciutko potrzebuję zjechać, bo Knightów bym chciał dojechać, wiesz? Knightów to w sumie... Może poczekasz, ja bym Bośnię najpierw zjadł i potem bym miał... Dobra, okej. Okay. Znaczy ja to mogę i tak chwilkę zaczekać, po prostu ustabilizuję sobie troszkę kraj, parę buntów mi przeleci i mogę walczyć dalej. Bauera tutaj trochę tak brakuje. O, intrygująca wojna. Hmm. Mamy Lukowie biją się z Karakojunu. Zobaczę, co z tej zawieruchy pozostanie i potem się tam wbije. Może powstać Irak. Okej. Okay. Halo, Gimper do mnie dzwoni. Pojebał cię, nie mogę teraz rozmawiać. Nagrywam. Tomek, przestań. Tomek, please. Tomek, nie rób tego. Tomek, możecie napisać w komentarzu Gimper, nie dzwoń do mnie. Dokładnie, ale tak napiszcie tak z takimi nerwami, takie Gimper. Tak wiecie, tak Gimper. Z pierdolnięciem. No tak dokładnie, takie Gim. Tak jak Ignacy jak Kupę robi. Dojrzali ludzie. Ja muszę tak cicho robić, bo ja mam właśnie współlokatorów. Ja tak nie mogę sobie głośno robić, wiesz? Aha, czyli tak. No jak trochę wstyd. Tak się iść w toalecie, a kiedyś, nie wiem czy podałem ci tę historię. No. Uwaga, będzie historia nie wiedziała. Uwaga! Dawno nie było. Dawno temu, sezon. Pracuję sobie tam, prawda, gdzieś bodajże w Łebie to było. Nad morzem. Mhm. Sprzedawałem wtedy popcorn. No. I godzina 6 rano, wstaję, wychodzę z mojego kempingu, który stał na plaży i idę do miejsca, gdzie oczywiście jest łazienka i tam mój szef tam załatwił, że ja tam mogę sobie tam jako jego pracownik przychodzić i rano i wieczorkiem się tam umyć, prawda? To był tam jakiś, tam gdzie są pole namiotowe, nie? Mhm. Tam są właśnie też takie łazienki. No i tam idę, no i zachciało mi się, prawda? Idę do toalety, kubkę, wchodzę do toalety, siadam. Robię co tam mogę, nagle słyszę, ktoś wchodzi do tego kibla, również nas zamyć. Słyszę takie... Jezu. Otwiera drzwi jakieś tam... Zamyka. No. A potem słyszę coś takiego. Zaraz za ścianą. I mają się problem, muszę się ewakuować, bo smród nie... Po prostu nie do opisania. No. Ej, chodź, przyjdziesz mi z buntownikami pomóc, bo mam bunty. Gdzie? W Serbii, chodź szybko, bo 17 tysięcy moje armie są za małe. Będę mógł sprostać, no ale okej. Widzę, że muszę się szybko ewakuować. No to sięgam po papier i... Patrzę. Papieru nie ma. No ale siedzę, muszę sobie co zrobić, co wykombinować. No nie tego, to jedną osobą, którą mogę poprosić o papier, jest pan z boku. Znaczy to... Moje oczy już wychodzą, łzawią, nie, stary, nie, po prostu dym, no jak wiesz, jak w Westernie. Nie czyń tego. Dokładnie. I tak mówię tak, takim cichutkim, przerażonym głosem, bo byłem w tym gimnazjum. Mhm. Przepraszam pana, on przecież takie, co? Czy może mi pan podać, bijaj się, czy może mi pan podać papier toaletowy? No bo takie... I taka wielka łapa, jeszcze tak paznokcie miał gównem ujebane, tak podaję taki papier.
Ja takie przerażenie. No sięgam powoli po ten papier. Mówię, no dobra, no dobra. No nie mam opcji, nie ma wyjścia, trzeba. Za Polskę. Smakowita historia, przyjacielu. Tak, tak. Ojej, ja biorę zaraz buntowników w karamanie, halo, proszę tego nie robić. A ja biorę religious ideas. Ja tak samo już, mam 60% religious unity i już po prostu czuję tego ból. Mój znajomy się śmiał, mówi, że ha, 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 więc mówicie, że jesteście Żydami. No tak, i ty będziesz nawet katolików, a Ignacy muzułmanów. Tak, i te kurwa instant minus 2% do nawracania. Dokładnie. A, tak, minus 2%. Jak myślisz, pojadę z Sunni w Highlandsach, 18 tysięcy? Generał 2-3-1, ja mam generała 1-1, to chyba dostanę wiep, nie? Przyjdziesz? No dobra. No chodź. Nie mam powera w ogóle, ale okej. Okay. Armie w ogóle niezregenerowane, wszystko boli. Ja mam ten sam problem. Od dłuższego czasu, tak szczerze mówiąc. Przydałby mi się manpower. Dlaczego nie mogę postawić sobie jakiegoś budynku do manpowera? Potrzebujesz 6 militarnej. No właśnie. Potrzebuję też pieniędzy, których nie mam. Okej, okay. Trochę słabo w sumie. Montenegran Separatist. Czemu chcecie powstać? Religious Unity pewnie. Dawaj, tu już szybciutko. No pędzę, no ale wiesz, zanim oni tam dobiegną. Pędzę jak bimber. I wybuchnij mi w zecie, super. Więc to potem będziemy... Pójdziemy zaraz w drugą stronę, spoko. Cześć, towarzyszu! Słyszałem, że walczymy z buntownikami. I sami oblegają, spoko, wyszli z Highlandsów na Drylands, to akurat dobrze. Stań na tekę. Drylands to są suche ziemie. Tak, a przede wszystkim no nie ma tam kary do walki, to jest najważniejsze. Lecimy? No dobra, dawaj. To trzy. O, dobra, może ja wejdę pierwszy, co? Żebyś ty nie tracił manpowera. Okej, okay, dobra. No dobra. Atakuj, 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 tak serio. No bo skoro ja mam go więcej, no to... A moi żołnierze będą stali z tyłu i jak coś się stanie, to ewentualnie pomogą. Matko, jak ty dostajesz po dupie? I czemu ja przejąłem kontrolę nad tym? Nie! Moi bo ludzie! Miałeś lepszego dowódcę niż ja. Gaugan etniczny jest lepszym dowódcą? Niewykluczone, że był. Straciłem 2000 manpowera. No ja 10 tysięcy. Bo matko bosko. No. Więc jakby to już w tym momencie mój manpower, rozumiem, że już nie ma walki go. Walki na tych terytoriach są naprawdę straszne. No, więc ja już nie mam manpowera od tego momentu oficjalnie. No co zrobisz? To dasz sobie radę z tą ósemką, czy przyjść i pomóc? Chodź, pomóż, chodź. Chodź. Ja się boję, bo to jest 8 tysięcy w górach i... O Jezu, racja. Już nie mamy tego mojego dobrego generała, dzika. Oj. Czekaj, Karakojunu dostaje wiep. Chwila, Węgry dostają wiep. Od Augsburga. O kurwa. O jakim cudem od Augsburga? Z Austrią walczą te Węgry. Ej, to jest moment. Tak, to jest ten moment. Jeżeli poszukiwałeś momentu, kiedy wypowiedzieć wojnę Węgrom, to właśnie go znalazłeś. Cholera, tylko przypominam ci, że masz 10 tysięcy żołnierzy i 0 manpowera. Cholera, jasne. No ale ja nie mam nawet kazbeli na nich. Im Ferrara nie pomoże, tylko Neapol. Jezus Maria, to jest ten moment. Mogę zdobyć Węgry. Stoj, ustaw się w Kosowie może. Ustaw się w Kosowie i bijamy się. Na 3, dobra? No, 3. To ty wchodź pierwszy. Dobra, 3-4, wbijam się. Idę? No. Idę, spokojnie. No, trochę spowolnioną reakcją. Zlagowało mi akurat, przyznam, bez bicia. Okej, okay, żyjemy. O, porobień. Morale mamy duże, moje. Porobień. Dobra. Masz gdzieś jeszcze buntowników, jacyś ci zapowiadają? Bo mi w Trebzondzie, ale już chyba powinienem sobie poradzić z nimi. Na Krecie, ale w sumie spadli, nie wiem dlaczego. Coś się stało dziwnego, że spadli na grę. Ciekawe. A niech spadają. O, claim na Genuę dostałem akurat tak przypadkiem. Ej, Polska niedługo da mi sojusz, jak tutaj pójdzie. A, jednak nie. Chyba, żebym wysłał im pieniądze. W sumie to nie jest głupi pomysł. Kurwa, ten power jest tak bardzo w dupie. O, Węgry chyba spisowały. Tak? I się nic nie stało. To jest śmieszne. Czy jednak to nie był ten moment? Dobrze, że nie zaatakowałem, bo bym umarł pewnie. Spisowali tak szybko? No właśnie, też mnie to zdziwiło, ale no, widzisz jak jest, no. Okej. Okay. To jest okej. Okay. Aha! Sojusz z Polską kosztował mnie 175 dukatów, ale... Ale wyszedł ci? Ale będzie. Jeżeli pani Basia pozwoli mi wysłać dyplomatę, to będzie. Okej. Okay. Halo, pani Basiu. Uwaga, kondominium! Rosyjsko-niemieckie. Stworzyłeś kondominium? Pod żydowskim zarządem powierniczym jest sojusz z Polską. Gratki. A więc coś się udało. Tylko, że Litwa ma mnie na rywalu i pewnie Polakom się to nie podoba. No ale to.
Grunt, że mam sojusz. Mam jakiegoś sojusznika, nie jestem osamotniony w mojej żydowskości, tak? Ktoś. No wiedzę, że moim jest kurwa jebana Sirkazja. Ja czuję, że niedługo im będę kazał budować ten Muzeum Powstania Warszawskiego i plus Muzeum Żydowskiej tam Niewoli w Warszawie, za które Polacy będą płacić, ponieważ to oni są winni Holokaustowi i moim zdaniem powinni. Nie wolno tak mówić. Ale to taka jest prawda. Ej, dostałem jakiś dziwny event, którego nie rozumiem. Muszę zatrzymać. Kozak Aggression. O, wiem co to jest. A kto, od kogo? Masz od Polaków czy od kogo? Od Mołdawii. Od Mołdawii. To wynika z estate'ów. Ja to widziałem na jakimś let's play'u to. Czyli... Jest coś takiego, że jeżeli oni mają swój estate kozaków, mają stepy, to kozacy robią raz na czas sobie rajdy na sojuszników. I pytanie jest, czy oni, w sensie na kraje ościenne. I pytanie jest, czy oni wspierają tych kozaków, czy nie. I tak, jeżeli oni wspierają, to dostają. Tak, jak będzie the event Kozak Aggression Happens, to co to będzie? No, że pewnie coś stracisz tam. Znaczy, bo chcę mi powiedzieć, że to w ogóle domagam się sprawiedliwości i da ich wyżynać. Kliknę. Mołdawia jest wasalem Polski. Ale to będę walczył z nimi? Nie wiem. No, klikniemy, zobaczymy. Co się dzieje? Gdy Mołdawia... Aha, Mołdawia przepraszam. Mówiła, sorry mordy, sorry. Co złego to nie my. Dostałem 5 prestiżu, warto było ryzykować. Jak gra w Monopoly po prostu. O, Monopoly Boy. Mhm. Pamiętam, lubiłem grać w Monopoly. Bardzo. Na dzieciaka widziałem te pieniądze papierkowe. O, ja chcę. Takie po prostu mały Żyd niedźwiedź. Trzeba by pojechać w Mameluku w jakiś sposób zaraz. To nawet o tym nie wiem. O Jezus Maria, Iberian Winning. Stało się. Dobra, nas to srać na nami. Ciekawe, czy Enrique rządzi w tym, aż sprawdzę. Czy nie? Jeszcze nie, ale będzie rządził, jeszcze żyje. Jest Enrique już, tak? Jest gotowy? Zetrastamara, 0-0-0. On czeka. On już wie. On wie. Nadejdzie mój czas. Wiesz, kogo trzeba pojechać? Bośnia, tylko że myk polega na tym, że cholercia jasna, no... Mają sojusz z Polską. No właśnie. Musi zdawać Polskę do innej wojny. Dokładnie. W takim razie. A Walachia? Do tego potrzebuje favorów. Walachii? Oni przyjmują Walachii? O, jest tak, halo, grupa ideowa. O. Dawaj, religius, pierwsza co biorę. Ach, i pomyśleć, że mogłem mieć całą Bośnię, gdybym nie szedł ci pomagać. To jest straszne, Ignacy. Do czego ty mnie zmusiłeś? To straszne, tylko, że tak powiem, tak działają sojusznicy? Nie wiem, tak. No nie wiem, może nic z twojego sojuszu nie mam? Może odeślij mi 50 sztuk złota, gałganie? Nie. Ty... Kiedyś będziesz potrzebował, będziesz w ważnej sytuacji, to ci pomogę. Zniszczę cię, jak Polska właśnie... Jak w ważnej sytuacji jesteś, powiedz. No w takiej, że... Co się dzieje w twoim życiu, że potrzebujesz teraz... Nie mam manpowera i ciągle go tracę, nie wiem jak nawet. Nie walczę, nie stoję... Ja zarządzasz wojskiem, co ja ci powiem. A jest to atryszyn. Nic nie mam, a tracę manpower. To nieźle zarządzasz swoim wojskiem, co ci mogę powiedzieć. To jest straszne. Ta shit, bro. Właśnie. Ej, w ogóle wiesz jaka jest moja domyślna kultura? No. Nie grecka. To byłeś gotik, tak? Coś tak, takiego? Gotik. Wziąłem sobie kulturę gotycką. W sensie od tej chujowej gry, tak? Aha. Pomyślałem sobie, że trzeba uczcić pamięć tej wspaniałej gry, no i dałem sobie kulturę gotycką. Czy to nie piękne? Bardzo dobry pomysł. Wiem, jestem z siebie dumny. A to pokazuje mi, że moje etniczne ziemie znajdują się w Teodoro, bo tam też jest kultura gotycka. Są tylko dwie prowincje na całym świecie, które mają kulturę gotycką. No taki trochę jesteś wyjątkowy, bym powiedział. No, ale mam tego, jestem w grupie kulturowej greckiej, więc to tak... Ja jestem w syryjskiej, więc w sumie nawet dobrze, tak generalnie. W sensie, bo mam tą arabską, tak? Jestem w Arabik, więc w dużej mierze jest spoko. Ja wciąż nie wiem, dlaczego to Teodoro w tej grze jest w ogóle niepodległe, jak to było takie małe gówno, które zostało ściśnięte przez Krym bardzo szybko. Ech, było chyba wasalem Bizancjum, tak? Teodoro, tak. Po co? Bo Bizancjum nie było od samego początku. Poczekaj, chwilkę, jedną rzecz chciałem zobaczyć. Gdzie jest teraz ta mapa? Aha, development, już widzę. To developmentu nie patrz, bo się popłakasz. Jest smutna ta mapa. Jest czerwona przede wszystkim. Aż kliknę. O, matko bosko. Ale patrz na Konstantynopol, perła. Nie, żółciutki. Perła. Aż tak mnie zastanawia. Chcę zobaczyć, jak się bardzo wyczerpali na wojnach Mamelukowie obecni i Dulkadir. Mamelukowie nie mają zero manpowera, a Karakoyunlu ma tego manpowera. Jeszcze trochę mają, ale mają już najemników. Więc myślę, czy po prostu się nie wbić zaraz w tych. Nie wiem, czy się po prostu nie wbije zaraz w Mameluków, wiesz? Ja nie wiem, ja na razie sobie zboostowałem prowincję Kosowo pod względem produkcji, bo tam złoto jest. A, faktycznie. Mam 3 dukaty z jednej prowincji, aha! I mam kulturę akceptowaną serbską. Jezus, jestem geniuszem! Matko Bosko! No to nawet nie wiem, jak to wymyśliłeś, ale to było dobre. No wiem, że było dobre, no zwiększyłem development, więc teraz procent developmentu jakiejś tutaj w prowincji serbskich jest jakimś tam procentem w głównych moich grupach kulturowych, coś tam pizdu, no jakoś tak to działa. Okej, okay. Słuchaj, będziesz chciał mi pomóc z jedną wojną? Serce mówi tak, rozum mówi chuci w dupę.
No to pomyśl o tym serduszku troszeczkę, bo fajnie byłoby ma pojechać Mameluków. Mam 5000 Empowera, daj mi nie, to tylko stacjonuj nawet z tyłu, żebyś tylko mi wspierał po prostu na plecach. Teraz Mameluków też masakrowy. Ja mam 7000, no bo będą słabi zaraz, wiesz? Cholera. To jest ten moment. I Węgry wzięły sojusz z Ferrarą, Genuą i Neapolem. No. Dobra, Kaja Karakoyunlu dostała Wieb. Więc teraz powinienem wypowiedzieć wojnę Dulkadirowi. Ja bym chciał zaatakować Wallachię, wiesz? Wallachię? Muszę ją zaatakować. No to zaatakuj Wallachię i potem zaatakujemy Mameluków, co? Tylko tak szybko, bo oni mają w tym momencie zero manpowera. To jest ten moment, kiedy trzeba wypowiedzieć wojnę. No dobra, tylko jeszcze wyślę tam jednego dyplomata, żeby... Też kurwa, oni mają skurwysyn 30 force limitu. Mniej mam. Może podejść tej armią, to będzie szybsza wojna. Spoko. Bo ja się trochę cykam mimo wszystko, ale tylko 10 tysięcy jednostek i wiesz, to jest trochę smutne. Bym nawet powiedział bardzo smutne. Los, podejdę. No nie podoba mi się to, że ty podbijasz więcej ode mnie i chcesz podbijać więcej ode mnie, a tutaj tak spokojnie, w ogóle nic, myślę, każdy krok analizuję. Dlaczego Neapol się wyzwolił od Aragonu? To jest smutne. Chociaż z drugiej strony ja mogę wbić się w ten Neapol. Bo nawet nie jest głupie. Bym stwierdził, nawet zaryzykował stwierdzenie, że to jest nawet bardzo mądre. Okej, okay. Będziemy prowadzić wojnę o Oltenie, aczkolwiek widzę, że nam przerwało połączenie, więc chyba mamy problem i chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc no, bywa widzowie, bywa. Ignacy Gaugan, Ignacy Debil, Ignacy Frajer, mogę go sobie podezywać, bo go nie ma, a... Pamiętajcie, by skomentować odcinek, pamiętajcie, by go ocenić, no i do usłyszenia w kolejnym materiale.